Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Więc tak, nazywam się Justyna Sławek-Markowina, jestem postdokiem w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk i moim głównym tematem badawczym jest właśnie duży dinozaur drapieżny znany z Mongolii o nazwie Tarbosaurus Batar, ale żeby ten dinozaur nie był taki zawieszony w nicości, chciałabym zacząć od tego, kim w ogóle są tyranozaury, skąd się wzięły i tak dalej, i w ten sposób dojdziemy w końcu do tego gatunku, który ja badam. A więc pierwsze szczątki tyranozauridów tak naprawdę znane są już z końcówki środkowej Jury. Wtedy z Syberii znane są takie bardzo fragmentaryczne szczątki pierwszych tyranozauridów i były to dość drobne zwierzęta, mierzące takie 2-3 metry długości. Są one znane głównie właśnie z Azji, kilka gatunków zostało opisanych z Europy i kilka również z Ameryki Północnej. I przez większość czasu właśnie w ten sposób tyranozauridy wyglądały. Były to dość drobne zwierzęta, które żyły w cieniu znacznie większych allozauridów czy karcharodontozauridów, które w tamtym czasie były dominującymi drapieżnikami na półkuli północnej. Później to się zmieniło, ponieważ w Turonie nastąpiło takie drobne wymieranie, nie takie duże, jakie znamy z końca Mezozoiku, ale takie drobne, wywołane właśnie wzrostem aktywności wulkanów. I to właśnie w tym czasie te wszystkie duże teropody, inne, jak właśnie allozaury czy karcharodontozaury, wymarły. Natomiast z tamtego czasu znamy bardzo mało, z Turonu znamy bardzo mało szczątków tyranozauridów. Są to dwa gatunki znane z Ameryki Północnej, też dorastające do 2-3 metrów. I jeden gatunek z Azji, który jest wyjątkowo interesujący, ponieważ on znajduje się, jest właśnie z Turonu, gdzie mamy ten zapis taki mniej kompletny i u niego, w przeciwieństwie do tych amerykańskich tyranozauridów, zachowała się puszka mózgowa, która pozwoliła nam pokazać coś więcej o tych dinozaurach i naukowcy sugerują po tym, jak zbadali ten mózg, że właśnie dzięki temu, że był on lepiej rozwinięty niż u allozauridów czy karcharodontozauridów, mogło to przyczynić się do sukcesu tych dinozaurów tam w tym czasie, kiedy karcharodontozaurydy wymierały, kiedy był właśnie ten kryzys. Można tutaj zauważyć to, że ten mózg swoim kształtem i rozwinięciem zmysłów już bardzo przypomina to, co znamy u jego późniejszych krewniaków właśnie z Kampanu i Maastrichtu. Niestety nie wiemy, co działo się w Koniaku i Santonie, ponieważ tam nie znaleziono do tej pory zbyt dużo skamieniałości tyranozauridów. Ostatnie doniesienia mówią tylko o kości śródstopia. I jest ona znacznie większa niż te tyranozauridy, które zostały opisane wcześniej, co mówi nam o tym, że już w tamtym czasie rzeczywiście, kiedy te allozauridy i karcharodontozauridy znikły z północnej, z półkuli północnej, to tyranozaury rzeczywiście wykorzystały tą okazję i zaczęły się rozrastać. I potem już właśnie w Kampanii i Maastrichcie mamy bardzo dużą różnorodność tyranozaurów w Ameryce i są to głównie właśnie takie duże formy, jak dobrze znany tyranozaur, daspletozaur czy albertozaur. Natomiast jeśli chodzi o Azję, to ta różnorodność jest znacznie mniejsza i tak jak mówiłam, mamy tam taką lukę w zapisie kompalnym, więc nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, dlaczego to tak się stało. Natomiast w wypadku tych azjatyckich dinozaurów, no to głównie mamy tutaj takie też drobnej, znaczy mniejszej wielkości, 3-4-metrowe alioramidy, które charakteryzowały się bardzo wydłużonym pyskiem. I mamy dwie formy, które były dużych rozmiarów. To jest zuchęg tyranus znany z pojedynczych kości czaszki z Chin i właśnie tarbozaur, który będzie głównym tematem tego wystąpienia. Jest to dinozaur, którego szczątków znamy najwięcej z Azji. Jednak tak naprawdę ten dinozaur został odkryty całkiem niedawno, w latach 40. Były organizowane radziecko-mongolskie ekspedycje badawcze i tamtejsi badacze zdecydowali się sprawdzić, jakie osady i czy znajdują się skamieniałości w południowej części Mongolii i okazało się to być bardzo dobrym pomysłem, bo to właśnie tam znajdujemy najwięcej dużych dinozaurów z formacji Nemegt, w tym szczątki zostały w tamtym czasie znalezione szczątki dużych drapieżników, wielu osobników i w latach 50.
W związku z tym, że ta czaszka, która tutaj pokazana jest, to jest czaszka typowa właśnie Tarbozaura, tylko że w tamtym czasie ona została opisana pod nazwą Tyrannosaurus Bater, ponieważ Malew, który ją badał, uznał, że jest ona na tyle podobna do tyranozaura, że jest to po prostu przedstawiciel jednego rodzaju, ale innego gatunku. Potem rozwinął on swoje badania w oparciu o pozostałe szkielety, które zostały znalezione w tamtym czasie i stwierdził on, że w formacji Nemegt występowało wiele różnych gatunków dużych drapieżników, które niestety i nadał im różne nazwy. Jednakże w latach 60. Przeanalizowano jeszcze raz te dane i okazało się, że tak naprawdę to nie są różne gatunki tyranozaurów, tylko tak naprawdę jest to ciąg ontogenetyczny tego samego dinozaura i obecnie, mimo że potem było dużo jeszcze dyskusji na temat tego, czy to jest jeden gatunek, czy nie, ale obecnie uznaje się, że rzeczywiście w formacji Nemegt mamy do czynienia z jednym dużym tyranozauridem czy tyranozaurem już i jest to właśnie Tarbosaurus bater, który jest osobny w stosunku do tyranozaura. Potem w latach 60. i na początku lat 70. odbyło się 8 ekspedycji na pustynię Gobi organizowaną przez Instytut Paleobiologii i wówczas badacze znaleźli bardzo dużo kości dinozaurów, które w tamtym czasie jeszcze mogły zostać sprowadzone do Polski, w tym właśnie sporo szczątków Tarbozaura. I obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania tej kolekcji i okazuje się, że w Warszawie mamy około 20 szkieletów, które są różnej kompletności, więc mamy tutaj właśnie również artykułowane szkielety, ale też tak częściowo artykułowane, jak widać to na tych rysunkach po bokach. W każdym razie problemem z tą kolekcją jest taka, że niestety Polska nie ma Muzeum Historii Naturalnej, więc kiedy te kości przyjeżdżały w latach 60., 70., nie było miejsca w instytucie na to, żeby je pomieścić. Wiadomo, tyranozaury są strasznie duże, zresztą nie tylko tyranozaury wtedy zostały znajdowane i w związku z tym te kolekcje były rozmieszczane po różnych instytucjach, w tym na Wydziale Geologii i dopiero kilka lat temu zostały sprowadzone do magazynów instytutu, jednakże przez to, że przez 50 lat tułały się po Warszawie, to spowodowało pewne ubytki na tym materiale, jak również pewne przemieszanie materiałów. W związku z tym teraz staramy się dokładnie oznaczyć te kości na podstawie też notatek, które były robione w latach właśnie 60. i 70. I też, tak jak mówiłam, one uległy pewnym uszkodzeniom, więc staramy się też je zrekonstruować i dopiero potem możemy tak naprawdę usiąść do takiej dokumentacyjnej pracy paleontologa polegającej na robieniu zdjęć, modelowaniu 3D, które tutaj w wypadku tak dużych kości jest kluczowe i bezpieczniejsze zarówno dla samego okazu, jak i dla użytkownika, ponieważ te kości są o wiele cięższe niż, jest to skała, więc są o wiele cięższe niż były za życia. I dzięki zebraniu tych wszystkich danych możemy je opracowywać dalej. I w naszym projekcie, którym się zajmujemy, dzięki bogactwu tego materiału możemy zobaczyć, jak zmieniał się szkielet Tarbozaura podczas jego rozwoju ontogenetycznego, ponieważ ten szkielet nie był przez całe życie tego dinozaura taki sam, o czym właśnie dlatego Malew na początku twierdził, że są to różne gatunki, on się zmieniał i właśnie dzięki temu, że mamy taką kolekcję, chcemy bliżej poznać te zmiany. Dzięki temu, że mamy całe szkielety, możemy pokusić się o rekonstrukcję mięśni i biomechanikę i porównać je ze znacznie lepiej zbadanymi, jak na razie północnoamerykańskimi tyranozaurami. Pobraliśmy również próbki, żeby zbadać mikrostrukturę kości, która opowie nam o tym, czy powinna nam pokazać, jak szybko rósł ten dinozaur, czy rósł podobnie do tyranozaura, czy też inaczej. No i kiedy przeglądaliśmy tą kolekcję, kiedy dokumentowaliśmy i badaliśmy ją, zobaczyliśmy, że część kości, ich kształt bądź elementy, które się na nich znajdują, odbiegają od normy. I to są właśnie zmiany patologiczne, które zauważyliśmy u Tarbozaura i są one głównym tematem tego wystąpienia. Są one bardzo ciekawe, ponieważ dają nam takie trochę okienko na to, jak to zwierzę żyło, z jakimi miało problemami i na tym właśnie chciałabym skupić tą prezentację. Więc zaczynając od przodu szkieletu, zacznijmy od głowy i to, co tutaj zostało przez nas zauważone, to blizny, które dość często występują na
kościach szczękowych, tutaj pokazanych, dużych osobników. Tutaj właśnie możemy zobaczyć blizny po ugryzieniach, które się częściowo zrosły. I też na kościach zębowych, to też są kości zębowe dwóch większych osobników. No i tutaj mamy ranę, ta po prawej stronie jest bardziej zabliźniona i tutaj też możemy zobaczyć taką ranę prawdopodobnie po tym, jak ząb przyciągnął po żuchwie tego dinozaura. I tak jak wspomniałam, to co jest tutaj interesujące, to fakt, że u tych osobników, które są młodsze, nie obserwujemy żadnych takich blizn, natomiast osobniki starsze je mają. Czasami do tego stopnia tutaj możemy zobaczyć takie dwie, taką ranę, która doprowadziła do tego, że nawet był ubytek kości nad zębem. I ostatnio znaleźliśmy, znaczy opracowaliśmy czaszkę takiego wpółdorosłego osobnika, który też już ma pierwszą ranę na pysku. I to, że mamy tutaj taką obserwację u tego azjatyckiego tarbozaura, potwierdza to, że możemy mówić tutaj o zachowaniu, które występowało również u północnoamerykańskich dużych tyranozaurów, ponieważ w zeszłym roku pojawiły się badania, które pokazały, że właśnie te wpółdorosłe tyranozaury mają pierwsze bite marki, pierwsze ślady blizn na pyskach, a potem im większe jest zwierzę, tym tych blizn ma więcej. I tego typu blizny na pyskach możemy również obserwować u dzisiejszych zwierząt, na przykład u aligatorów, i u nich jest to związane z osiągnięciem dojrzałości płciowej, więc na tej podstawie możemy domniemywać, że właśnie kiedy te tyranozaury, zarówno północnoamerykański, jak i tarbozał, przynajmniej z tych azjatyckich, osiągały dojrzałość płciową jeszcze przed osiągnięciem dużych rozmiarów i gryzły się między sobą, tak jak robią to do dzisiaj aligatory. Tutaj poza takimi ranami, które powstały w wyniku jakiejś interakcji, znaleźliśmy też trochę zmian takich bardziej chorobowych. I tutaj możemy zobaczyć, że pod tym zębem doszło do resorpcji kości. Tak, normalnie ta powierzchnia powinna być prosta, natomiast tutaj mamy resorpcję, a niżej widzimy, że ta kość jest taka siateczkowata. Więc tutaj zaszła pewna odmienność od tego, co powinno być w normie. I co ciekawe, na tej samej żuchwie znajdujemy też zęby, które mają rozszczepioną karinę. Normalnie u dinozaurów drapieżnych mamy serację na zębach, czyli właśnie takie drobne ząbkowanie na krawędzi z obu stron. I ono powinno być w jednym rządku do końca zęba. Natomiast tutaj mamy to właśnie wyraźnie rozszczepione. I do tej pory takie zęby u teropodów były znajdowane izolowane, więc nie do końca było wiadomo, dlaczego coś takiego się pojawia. Tutaj możemy połączyć pojawienie się takiej abnormalnego elementu w zębie z tym, że żuchwa rzeczywiście była chora. I teraz, czy możemy powiedzieć, co tutaj się stało, że ta żuchwa jest taka porowata? Mianowicie nie jest to coś, co jest wyłącznie dla tarbozaurów czy dinozaurów. Możemy to zaobserwować również u dzisiejszych zwierząt, jak na przykład tutaj jest żuchwa kojota, ale też u ludzi, którzy mają złą higienę jamy ustnej. Mianowicie jest to po prostu zapalenie dziąseł w zaawansowanym stanie, kiedy właśnie dochodzi do resorpcji kości i ta kość pod zębem staje się właśnie taka siateczkowata. Kolejnym elementem, który zauważyliśmy w tym materiale, są złamane gastralia. Gastralia to są żebra brzuszne. Ludzie ich nie mają, a u dinozaurów tworzyły taki sztywny jakby kosz, który podtrzymywał brzuch. I tutaj również u osobników młodocianych, już nie tylko u tych największych, często możemy zobaczyć takie zgrubienia, zwykle występujące w rzędzie na gastraliach, i są to po prostu złamania, które całkiem ładnie się zrosły, i po takim złamaniu po prostu, tak jak powiedziałam, możemy zobaczyć takie zgrubienie i taki drobny, nazwijmy to, szew na miejscu złamania. Ale nie zawsze tak było, że złamania zrastały się w taki ładny sposób, bo znaleźliśmy też głównie na żebrach takie kostne guzy. Dlatego, i żeby lepiej zrozumieć, co tutaj się stało, że to zrośnięcie nie wygląda tak jak na tych gastraliach, postanowiliśmy zastosować tomografię komputerową,
która tutaj na zbliżeniu można zobaczyć, że pokazała nam, że rzeczywiście doszło tutaj do złamania, tylko że to złamanie zostało zainfekowane bakteriami, w związku z tym mamy tutaj zapalenie kości i szpiku, co właśnie objawiło się takim kostnym guzem u tego dinozaura. Co więcej, jeśli pójdziemy sobie w inne miejsca szkieletu, no to na stopie tutaj mamy po lewej stronie zwykłą, znaczy taką o naturalnym kształcie śródstopie dużego tarbozaura, a tutaj mamy pewną zmianę, która wystąpiła na czwartej kości śródstopia od strony bocznej, taką dużą kostną narośl. I to, że ona się pojawiła, miała tak duży wpływ na tą kość, że środkowa kość śródstopia została odkształcona i w stosunku do tego, jak powinno to wyglądać, spuchła. Więc jakby nacisk tej zmiany był bardzo duży na w ogóle całokształt funkcjonowania tej stopy. I tutaj też, żeby zrozumieć, co tutaj się stało, postanowiliśmy zrobić tomografię komputerową. I tutaj chciałam pokazać, jak normalnie to powinno wyglądać. Powinniśmy mieć od tej strony taką gładką powierzchnię. Natomiast jeśli zobaczymy, co się dzieje w tym miejscu tej narośli, widzimy tutaj takie palczaste wypustki. Natomiast sama kość ma kształt normalny, nie została złamana. Tutaj jeszcze jest zbliżenie, gdzie właśnie ta narośl jest dokładniej widoczna. I wstępnie uważamy, że jest to prawdopodobnie nowotwór, ponieważ nie mamy tutaj złamania, nie mamy takich punktowych blizn, które byłyby charakterystyczne do zapalenia. No i kość nie znajduje się, no i ta zmiana nie znajduje się na nasadzie. I teraz ostatnim elementem patologicznym, który znaleźliśmy u tarbozaurów, który chciałabym omówić i który występuje u przeważającej części, to są zmiany na paliczkach. I tutaj na tych palcach możemy zobaczyć takie kostne guzki, które nazywają się entezofitami i są to miejsca, gdzie za życia tego zwierzęcia przyczepiały się ścięgna bądź więzadła. I kiedy ścięgno bądź więzadło podlega bardzo dużym naprężeniom i cały czas działa w tym miejscu, to kość okształca się właśnie w postać takiego guzka. I powoduje to zwykle sztywność stopy w tamtym miejscu. Ale czasami w niektórych wypadkach, kiedy ścięgna pracują zbyt mocno w tym miejscu, może nawet nie tyle po prostu w czasie odkształcać się do powstania guzka, tylko kawałek kości razem z tym miejscem przyczepu ścięgna może się oderwać. I wówczas taki palec funkcjonuje gorzej, niż gdyby te wszystkie przyczepy działały dobrze. I tego typu zmiany zwykle obserwujemy w tym miejscu, a więc w miejscu, gdzie śródstopie styka się z tymi paliczkami bliższymi. Tutaj tarbozaur był palcochłodny, więc to jest właśnie to miejsce, gdzie stopa dotykała ziemi podczas chodzenia. Jego pięta jest tutaj wyżej, ale ona nie dotykała ziemi podczas chodzenia. I takie zmiany u dzisiejszych zwierząt również obserwujemy, na przykład u słoni. U słoni schorzenia stóp są tak naprawdę jedną z głównych przyczyn śmiertelności u nich, a entezopatia, czyli właśnie pojawianie się tych guzków, stanowi aż prawie 30% schorzeń stóp u słoni. Innym zwierzęciem, u którego tego typu guzki występują i są na tyle powszechne u osobników dorosłych, że część badaczy uważa je nie tyle za patologię, co za reakcję adaptacyjną, po prostu na duże obciążenia związane z masą ciała, są właśnie nosorożce. Nie wgrałeś się z schematy, widzę, z procentami, jak dużo patologii udało się zidentyfikować w postkraniach tarbozaura. No ale z pamięci mówiąc, no więc kości, jeśli chodzi o kości szczękowe i zębowe, no to tutaj w tej próbie zaobserwowaliśmy, że wszystkie duże osobniki mają jakieś blizny na pyskach, natomiast w wypadku osobników półdorosłych znaleźliśmy tylko na razie jednego osobnika, który miał taką bliznę. W wypadku kości kończyn przedniej oraz kręgów nie znaleźliśmy do tej pory żadnej patologii.
Natomiast najwięcej tych patologii znaleźliśmy na kończynie tylnej. I też te patologie są skoncentrowane u osobników dorosłych. I teraz, jeśli sobie popatrzymy na to, jaki procent stanowią patologie kości kończyny tylnej u wszystkich tarbozaurów, to jest to około 7%. Ale jeżeli ograniczymy to do kości stopy u dużych osobników, to widzimy, że to już jest prawie 1/4 tej populacji, którą badaliśmy. Natomiast jeśli popatrzymy na sam staw skokowy u dużych osobników, no to ponad połowa tarbozaurów ma z tym jakiś problem. I teraz, gdybyśmy chcieli rozszerzyć te badania, żeby zobaczyć, czy inne tyranozaury też mają podobne problemy ze szkieletem, to możemy zauważyć, że do tej pory przynajmniej te dinozaury, które widziałam, północnoamerykańskie, zauważyłam tam 11 kręgów, które miały jakieś zmiany patologiczne. Tutaj jest przykład, jest to infekcja i zwykle one były umieszczone na tym dystalnej, tylnej części ogona. U tarbozaura do tej pory nie zidentyfikowaliśmy żadnej tego typu patologii. Jeśli chodzi o żebra i żebra brzuszne, to jest to dość popularne miejsce złamań i podobnie jak u tarbozaura opowiadałam o tym, gastralia zrastają się zwykle ładnie, natomiast w wypadku żeber zazwyczaj mamy tam jakiś mniejszy lub większy stan zapalny. Ale generalnie i wśród ogólnie kręgosłup żebra są jednym z tych elementów szkieletu, który po prostu łamie się najczęściej, więc to nie jest zaskakujące. Kości kończyny przedniej zdecydowanie rzadziej są patologiczne. Tutaj jest jeden z ciekawszych przykładów, który znalazłam w kolekcji w Kanadzie. Jest to gorgozaur, którego kość ramieniowa złamała się i się nie zrosła, co świadczy o tym, znaczy to zwierzę żyło jeszcze jakiś czas po tym złamaniu, co możemy zobaczyć tutaj, że była jakaś reakcja kości na to złamanie. Jednakże prawdopodobnie przez to, że nie doszło tu do całkowitego złamania, ta ręka była nie do końca funkcyjna. Zapalenia, czy w ogóle infekcje kości strzałkowej są dość powszechne i złamania tej kości są dość powszechne u północnoamerykańskich tarbozaurów, u tyranozaurów. U tarbozaura nie zidentyfikowaliśmy do tej pory takiej zmiany. Jeśli chodzi o kości śródstopia, to tutaj poza tymi entezofitami, tymi właśnie guzkami kostnymi, które powstają w wyniku działania tych ścięgien, czasami widzimy też inne większe patologie związane z infekcjami głównie, bądź właśnie z nowotworzeniem. I tutaj też jest przykład jeden prawdopodobnie nowotworu, jest to też okaz w opisaniu gorgozaura na śródstopiu. Jednakże przeważająca znowu ta część tych patologii, którą się obserwuje, dotyczy właśnie kości stopy, paliczków konkretnie, tych najbliżej właśnie śródstopia. I tutaj no, większość, czy prawie wszystkie te dorosłe osobniki dużych tyranozaurów mają na swojej powierzchni właśnie entezofity świadczące o tym, że naprężenia w tym miejscu były bardzo duże i powodowały wiele patologii. Znaleźliśmy tam też złamane paliczki, czy paliczki z infekcjami, więc rzeczywiście to było jedno z najbardziej wrażliwych miejsc na patologię u tyranozaurów. Prawdopodobnie no, jest to związane z tym, że no, były to zwierzęta, które ważyły około 4-5 ton i chodziły na dwóch nogach, nie na czterech, w przeciwieństwie do słoni, więc to, że faktycznie mamy tam aż tak dużą ilość patologii, można w ten sposób wytłumaczyć. Więc tutaj podsumowując, to, że znaleźliśmy blizny na kościach czaszki u tarbozaura, wpasowuje się w ten schemat, prawdopodobny schemat zachowań, który w ogóle pokazują tyranozaury, czyli że walki między osobnikami pojawiały się w momencie osiągnięcia dojrzałości płciowej, która zachodziła przed osiągnięciem maksymalnych rozmiarów ciała. W kolekcji mamy jednego osobnika, dużego osobnika, który właśnie ma kilka zmian w swoim szkielecie. To jest ten, który miał zapalenie dziąsła, miał nowotwór na śródstopiu oraz jego żebra były z jednej strony połamane i tam wydało się zakażenie. I co jest tutaj właśnie jedno z najciekawszych rezultatów, jest właśnie to, że większość, nie tylko
nie tylko tarbozaurów, dużych osobników tarbozaurów, starszych czy dorosłych, ale i tyranozaurów, to na co te zwierzęta cierpiały pod koniec życia, głównie to było właśnie ból i sztywność stawów związana z tymi dużymi obciążeniami, na które jego stopa musiała doświadczać przez całe jego życie. No i na koniec chciałam jeszcze podziękować wszystkim osobom, które pomagały w kolekcji w Polsce i za granicą, oraz osobom, które pomagały przy organizacji materiału w Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę.